Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o najgorszych nawykach polskich kierowców. To będzie chyba bardzo długa rozmowa. No jest trochę tych złych nawyków, oczywiście. No cóż, może powinniśmy się śmiać z siebie w tym programie, a potem zmienimy to, co jest złe, bo jest naprawdę źle. W większości przypadków mamy do czynienia, no właśnie, powiedzmy z czym, pokażmy to. O, tu znakomity przykład lekceważenia innych. I słyszycie Państwo, co się dzieje? Skrzyżowanie Łobzowskie z Alejami. Tutaj w godzinie szczytu te sceny są każdego dnia. Każdego dnia blokujemy się. I czemu to służy? I czemu to służy, pytam. No to na początek list od pana Bartosza z Warszawy, który opisuje sytuację, jak to na ulicy Jagiellońskiej organizator ruchu postanowił usprawnić przejazd autobusom. No, ale mu się to nie udało. Nie udało i chyba nie uda. Zwróćcie Państwo uwagę. Lewy pas na pewnym odcinku jest przeznaczony tylko dla autobusów komunikacji zbiorowej. Jest to tak zwany buspas w założeniach organizatora ruchu. Żeby te autobusy sprawniej przejeżdżały, ponieważ jest to dość zakorkowane skrzyżowanie. W związku z tym na pewnym odcinku robi się taką jakby śluzę dla autobusów, a potem już ruch wraca do jakby normy powszechnej, czyli wszystkie pasy dla wszystkich. Lewy pas, widzicie to Państwo teraz, jest na tym odcinku przeznaczony tylko dla autobusów, ale znajdujemy tam szereg pojazdów. Jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Autobusu nie ma. Jak przyjedzie, no to się nie przebije, czyli będzie w korku stał, czyli wszystko wzięło w łeb. Natomiast nasz widz chciałby się zachować poprawnie. Nie jedzie bus pasem, mimo że chce jechać prosto i za chwileczkę ten pas do jazdy prosto to będzie właśnie ten bus pas. Jedzie prawidłowo prawym pasem. No ale teraz potrzebuje już wjechać, bo chce jechać prosto, a nie w prawo. I co? Nie ma gdzie. Mało tego, jak pisze do nas, jest traktowany jako ktoś, kto się wpycha, kto cwaniakuje, kto się chce przed kolejkę na pierwsze miejsce wepchnąć. No cóż powiedzieć, po prostu nie przyjęła się organizacja ruchu. Czyli traktujemy tą organizację ruchu, jakby jej nie było. I w koreczku stoimy sobie na tym pasie. No możemy założyć ręce, tylko tam dodawać gazu od czasu do czasu i jechać sobie prosto w korku. A ci, którzy chcą jechać prawidłowo, nie mają miejsca. Mało tego, są wręcz traktowani jako intruzi. Paranoja. Śmiać się czy płakać? No tak, pan Bartosz nawet pisze, jeżeli to możliwe, prosiłbym o komentarz, bo zgłupieć można. Tak, no bo pan Bartosz w pewnym momencie myśli, czy to on jest, tak powiem, nienormalny, czy to inni są z innego świata, to inni są z kosmosu. Skandal. Proszę Państwa, to jest po prostu skandal. O, i znowu klasyczna sytuacja na skrzyżowaniu Łobzowskiej i Alej. Ci mniejsi na motorowerze to jeszcze, a tamci... No bo patrzcie Państwo, notabene samochód przewozi osoby niepełnosprawne i jest najbardziej poszkodowany, no bo jego pas jest zblokowany. To jest naprawdę coś okropnego. No ale nie tylko w Warszawie kierowcy nie mogą przystosować się do nowej organizacji ruchu. Mamy taką sytuację na drodze do Proszowic, na Nowym Rondzie, tym takim w kształcie ósemki. No i tam kierowcy jeżdżą, jakby linii nie było. No i znowu, popatrzcie Państwo, to będą kolejne filmy, różne auta i wszyscy tak samo. Organizator ruchu prowadził takie zespolone rondo dla poprawy bezpieczeństwa i spowolnienia ruchu. Każde odgięcie toru jazdy jest wymuszonym spowolnieniem ruchu, żeby nikt przez to skrzyżowanie, dojeżdżając, jadąc przez nie, nie jechał zbyt szybko, żeby było po prostu bezpiecznie. To jest też jedna z idei w ogóle ruchu okrężnego. No ale kierowcy z okolic nie przyjęli tego i jadą jakby linii, które powodują to odgięcie toru jazdy, nie było. Kierowca, który robił ten film dla nas, jedzie poprawnie, prawda, widzicie Państwo, a ci wszyscy przed nim jadą po prostej, tak jakby nie mieli kierownicy w samochodzie. Oni lekceważą innych. Uważam, że niestosowanie przepisów to lekceważenie innych. Może to nie jest w tym miejscu aż tak jakieś groźne, niebezpieczne. To jest emanacja naszego stosunku do przepisów. W takim razie ja proponuję, ustalmy, że 1 kwietnia, i to nie będzie prima aprilis, kodeks drogowy wkładamy do szuflady, przestaje on obowiązywać. Jeździmy na zasadzie
nie daj się trafić. Jadąc ulicą Obzowską, mija chyba trzecia czy czwarta faza świateł, przejeżdża jeden samochód na wprost. Jesteśmy tutaj już dobrych kilka minut, no bo jeden się jakoś przebija pomiędzy samochodami, a inne stoją, bo ciągle ci na alejach blokują wyjazd. Tak to wygląda. Nie możemy dojechać do skrzyżowania. Kolejny sygnał zielony, proszę Państwa, i co? Nie ruszyliśmy się ani centymetra, no podjeżdżamy. No gdzie tu jechać? No nie ma jak. No zablokowane skrzyżowanie. Widzicie to Państwo? Czy to nie jest porażka kierowców? No i do widzenia. Nie przejechaliśmy na kolejnym sygnale. Korespondent z Oświęcimia przysłał nam film, który pokazuje, że również kierowcy w Oświęcimiu nie znają się na znakach drogowych. Tutaj kierowca z pasa do jazdy w lewo jedzie sobie prosto i tuż pod koła naszego korespondenta. Pytanie, czy nie zauważył, czy pojechał świadomie? I jedno i drugie jest skandalem, kolejnym skandalem. No skoro pas jest do skrętu w lewo, a jest to oznakowane jednoznacznie, no to nie jedziemy z tego pasa prosto. Przecież to się skończy wcześniej czy później wypadkiem. Jak można spokojnie prowadzić w Polsce samochód, skoro nie możemy być niczego pewni? Ciągła linia, czyli ktoś nie zmieni pasa? Nie, może zmienić. Pas do skrętu w lewo, no to go pomijam w rozliczeniach, bo jadę prosto. Nie okazuje się, że muszę się liczyć, że on być może wjedzie przed maskę mojego pojazdu i za chwileczkę dojdzie co najmniej do Słuczki. Znowu powiem, ręce opadają. I następny film, tym razem od naszego korespondenta z Krakowa i sytuacja na ulicy Konrada, tuż po skręcie z Armii Krajowej. To miejsce cieszy się złą sławą, polegającą na tym, że jest olbrzymia potrzeba zmieniania pasów ruchu, żeby dostać się do marketów, hipermarketów po lewej stronie ulicy Konrada. Trzeba zmienić kilka pasów ruchu, żeby się tam przedostać. No ale kierowcy, musicie nauczyć się zmieniać te pasy ruchu, bo jeżeli zmienia się pasy ruchu tak jak kierowca tego Peugeota, z którym, jak zobaczycie, zaraz nasz korespondent miał zatarg, no to ręce opadają. Osoba, która nam ten film przesłała, zmienia pas tak jak należy. Przepuścił pojazd, który jechał szybciej tym pasem, na który chce wjechać i potem sprawnie zmienia pas ruchu. A ten kierowca przed nim jedzie już właściwie chyba 3 na godzinę, ale się pcha. No przecież jeżeli nie zmieniłeś wcześniej, przyjacielu, to zmienisz za chwilę. Ale pikanterii sprawie dodaje to, że kierowca ma pretensje. Popatrzcie Państwo. Po pierwsze, nasz widz, który nagranie nam udostępnił, musiał w końcu zahamować, bo doszłoby do stłuczki, bo tamten kierowca wpycha się na siłę. Nie wiem, uważając, że skoro był przed nim, to też musi być przed nim, to wcale tak nie jest. Nie ma takiego przepisu. No i wpycha mu się przed maskę i popatrzcie Państwo, wychodzi. Może o mało, a doszłoby do jakiegoś linczu. Mam nadzieję, że skończyło się tylko na jakichś pretensjach. Oczywiście kierowca, który nie umiał zmienić pasa ruchu, nie miał racji. No a teraz sytuacja, przy której już nawet ręce nie opadają. To już opada szczęka. Kierowca Fabi na czerwonym, jakby świateł nie było, jakby nic nie widział. No to już bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Popatrzcie Państwo. Czy mógł się zamyślić? Jeszcze jakby był pierwszym pojazdem dojeżdżającym do świateł, ale skoro omijam kilka pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu, nie mam żadnej refleksji, to jest czerwone, które pali się już od dobrych kilku sekund. Te sekundy mijają, on omija i jedzie. Piesi weszli, on jedzie. Dobrze, że piesi uważali. Ten, który z pieszych szedł lekko zamyślony, prawdopodobnie zrobiłby ten szybszy krok przed maskę i prawdopodobnie zostałby przejechany, bo ten kierowca chciał jechać, on po prostu jedzie na czerwonym. Zwróćmy uwagę, kolejni kierowcy dojeżdżają. Jeżeli chcemy na raty pokonywać, to musimy mieć miejsce za przecięciem się kierunków ruchu. Nie możemy stanąć na przecięciu się kierunków ruchu. Nie tak jak to Mondeo stare, które tam z bagażnikiem dachowym właśnie stanęło na przecięciu, a dojechał teraz Citroen, no bo za chwilę zapali się dla mnie światło zielone, no i co będę miał na swoim pasie? Blokadę. Tych dwóch pierwszych dopuszczę, którzy stoją przed przejściem dla pieszych. Tych dwóch następnych? O, i widzicie Państwo, dostaję zielone światło i co teraz? I co teraz? I co teraz? I popatrzmy na twarz tych kierowców, którzy tak stanęli. I teraz ja muszę spróbować się wysunąć na ten pas sąsiedni. Popatrzcie Państwo, jak to jest niebezpieczne. I jakoś spróbować się przemycić. Nie, no to proszę Państwa, kosztuje naprawdę mnóstwo nerwów. To zabija płynność. To powoduje, że my tracimy zaufanie do sensu jazdy i do zachowań kierowców. Dlaczego my tak jeździmy?
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.